Cześć. Zgodnie z planem dzisiaj rozbieramy przednią lampę. Zobaczymy, co kryje się w środku. Więc zobaczymy, co tutaj trzeba będzie zrobić. Jakie niespodzianki nas tutaj czekają. Zamiarowa, jeśli chodzi o motocykl, który jest po przejściach na pewno. Zwłaszcza, że jedno z poważniejszych uszkodzeń jest tutaj poza bakiem. Zaraz zobaczymy. Rozkręcimy i będziemy widzieli. Zobaczcie, ile ziemi. Ciekawe, co on robił. Wygląda, jakby się wbił przodem w coś. Cześć. Zgodnie z planem, dzisiaj rozbieramy przednią lampę. Zobaczymy, co kryje się w środku. Więc zobaczymy, co tutaj trzeba będzie zrobić. Jakie niespodzianki nas tutaj czekają. Zamiarowa. Jeśli chodzi o motocykl, który jest po przejściach na pewno. Zwłaszcza, że jedno z poważniejszych uszkodzeń jest tutaj poza bakiem. Zaraz zobaczymy. Rozkręcimy i będziemy widzieli. Trzymajcie kciuki, wciągamy. Tu jest lepiej. Nie ma tyle ziemi jak w tamtej części, ale też trochę. Co najlepsze? Myślałem, że to plastik, ale nie. Wszystkie te elementy są metalowe. Ciekawe jak to. O, zeszło. Super. Jakiś kamień chyba. Myślałem wcześniej nad tym, żeby to naprawić. Ale jest to, wygląda jak aluminium. Teraz wiem, czemu ta część jest taka droga w serwisie. Zobaczcie. Nie kamień, tylko tak jak podejrzewałem. Łamała się tutaj część górnej półki, więc górna półka też będzie do wymiany. Cześć. Zgodnie z planem dzisiaj rozbieramy przednią lampę. Zobaczymy, co kryje się w środku. Więc zobaczymy, co tutaj trzeba będzie zrobić. Jakie niespodzianki nas tutaj czekają. Zamiarowa, jeśli chodzi o motocykl, który jest po przejściach na pewno. Zwłaszcza, że jedno z poważniejszych uszkodzeń jest tutaj poza bakiem. Zaraz zobaczymy. Rozkręcimy i będziemy widzieli. Zobaczcie, ile ziemi. Ciekawe, co on robił. Wygląda, jakby się wbił przodem w coś. Cześć, jest cała nieprocesowana. Bierzemy się za tą część.
To jest lepiej. Nie ma tyle ziemi jak w tamtej części, ale też trochę. Co najlepsze? Myślałem, że to plastik, ale nie. Wszystkie te elementy są metalowe. Ciekawe jak to. O, weszło. Super. Jakiś kamień chyba. Myślałem wcześniej nad tym, żeby to naprawić. Zobaczcie. Ta część jest w miarę cała. Tu jest delikatne wgięcie, nie wiem czy widać. Kołnierz zewnętrzny na pewno do wymiany. Może uda się go kupić. Jak nie, trzeba będzie wymienić samą lampę. Szkoda. No ale cóż. Żeby nie zginęła. Wiecie, jak to na tym razie leżało. Nie na długo. Nie wiem, co się może z tym stać. Zobaczcie. Dążka cała chyba. Trochę brudna. Poza tym, tak jak mówiłem, tutaj jest, mamy pęknięcie, widać dobrze. W planach mam wymianę kierownicy na Ape Hanger, więc będziemy to odkręcać, zdejmiemy wtedy licznik. Czeka nas też wymiana. Zobaczcie, ta wersja ma tutaj schowany port USB. Niestety drzwiczki są złamane. No i trzeba je będzie poszukać. Na Allegro niestety nie ma. Na Allegro nie ma niestety zamienników, więc trzeba będzie poszukać tego w serwisie. I zobaczymy. Win mamy tutaj. No jest brudu. Brudu jest bardzo dużo, ale na razie nie będziemy tutaj tego ruszać. Wszystkie kable wyglądają na całe, więc nie jest tak źle. Wygląda po zdjęciu. No ok. Wypatrzyłem też tutaj małe wgniecenie, ale może uda się je wyprostować bez potrzeby wymiany błotnika. Więc części są trochę porysowane, ale może sama polerka wystarczy. Amerykańska ziemia. No stamtąd pochodzisz, dziecinko, ale będziesz teraz w Polsce. To co? W następnym odcinku pościągamy błotniki i trzeba zacząć robić porządek ze światłami. Trzeba pomyśleć, co zrobić z kierunkami, ponieważ tak jak się dowiedziałem w salonie, nie jest to taka prosta sprawa. O, widzicie, ten jest zerwany. Trzeba pomyśleć nad jego naprawą. Dalej. Będziemy się zastanawiać. Błotnik. No niestety, tego nie da rady wypolerować, podejrzewam. Trzeba będzie pomalować ten element. Zwłaszcza, że tutaj mamy też
głęboką rysę. No. Tak. Tak się prezentuje. No motor jest bardzo brudny. W następnym odcinku też zdejmiemy rury. Chciałbym naprawić to wgniecenie i to może się uda. Wtedy pomalujemy osłony termiczne i założymy wydech. Już akcesoryjny. Niestety jest konieczne, niezbędne założenie będzie debekillera, żeby nie był za głośny i przeszedł mi bez problemów przegląd rejestracyjny. No motor stał trochę w garażu później, jak był przywieziony tutaj. Niestety był cały mokry. Błoto jest dosłownie wszędzie, więc nie zwracajcie uwagi na to. Motor będzie w końcu wyczyszczony. A na razie pakujemy i wracamy do domu. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Zapomniałem jeszcze o jednym. Zobaczcie, uszkodzony jest delikatnie przewód hamulcowy, ale w planach mam wymianę. Niestety te seryjne będą za krótkie. I przy wymianie kierownicy niestety niezbędne będzie dorobienie zwłaszcza tego przewodu dłuższego. Nie będę wydawał 100 dolców na dłuższe kable hamulcowe. Przepraszam, przewody. Dlatego wymienimy przewody hamulcowe na nasze polskie. Dorobimy z od oryginalnych. Dorobimy nowe w kolorze. Jeszcze się zastanowię. Najprawdopodobniej czerwonym. Chociaż nie wiem, do czego to będzie pasować. Może złoty. Jeszcze się zastanowię nad samym wyborem koloru. Ale wymienimy je wszystkie. Zarówno ten od hamulca tylnego, jak i ten od przedniego. Musimy dorobić też do pompki ABS-u i z powrotem. Więc w jednym z kolejnych odcinków zdejmiemy przewody i dorobimy nowe. Mamy piękne logo Indian. Będzie pięknie. Trzymajcie się, cześć. Jest książkę. Może się wyprostuje.
Zobaczcie, wyważam. Widzicie?
zwierzęta. Ta lampa wbita dosłownie. To jeszcze jest inna sprężyna. Jeszcze więcej ziemi. Cała budowa wygląda na nienaruszone. Nie wiem, czy to wygięcie jest fabryczne. Tutaj. Szkoda, szkoda. Już. Będziemy szukać po budowie. Może uda sam się wybić samą tą część. Wtedy nie trzeba będzie wymieniać wszystkiego. A lampę wymienimy na LED-ową. Gdzie ty byłaś? Co widziałaś?